W życiu jest wiele rzeczy ważniejszych od pieniędzy, ale dopiero przezwyciężenie problemów finansowych pozwala się na nich skupić. Brak zmartwień o pieniądze i finansowa wolność pozwala w pełni cieszyć się życiem. Gdy stajesz przed jakimś problemem i masz pieniądze, by go rozwiązać, okazuje się banalny. Gdy jednak ich nie masz, nawet najdrobniejszy życiowy kłopot staje się katastrofą. Bez pieniędzy w małym stopniu kontrolujemy nasze życie. Ich brak wywołuje strach, niepewność i rozpacz. Równowaga pomiędzy pracą i życiem wcale nie jest tak wspaniała, kiedy wolny czas zatruwa lęk o pieniądze. W tym filmie przedstawię Ci kilka nieoczywistych lekcji o pieniądzach, które pochodzą z książki Bogaty ogrodnik, John Soforik. Lekcje w metaforyczny sposób porównują zdobywanie bogactwa do uprawy ogrodu. Żaden ogrodnik nie oczekuje, że po posadzeniu ziarenka od razu wyrośnie z niego roślina. Żaden ogrodnik nie oczekuje, że od razu ona zakwitnie i wyda swoje owoce. Ogrodnik wie, że każda roślina, każdy krzak i wielkie drzewo rośnie zgodnie ze swoim cyklem. Jeśli chodzi o bogactwo, to podlega ono sezonom i cyklom, tak jak roślina podlega sezonom i cyklom wzrostu. Pierwszy etap to finansowa stabilność. Uczysz się, jak przetrwać. Wchłaniasz i akceptujesz koncepcje finansowe panujące w Twojej rodzinie. Zdobywasz edukację, pierwszą pracę, zaczynasz wymieniać swój czas na pieniądze i dorastasz w sensie finansowym. Dowiadujesz się o bankach, kredytach i wydatkach. Widzisz, że wydawanie pieniędzy czasem sprawia frajdę, a czasem jest bolesnym przymusem. Widzisz, że jeśli wydasz zbyt dużo, to możesz popaść w kłopoty. Widzisz też, że można oszczędzać i inwestować. W pierwszym etapie przyszłość maluje się nam jasno, a horyzont czasowy jest ogromny. Drugi etap to akumulacja finansowa. Jego istotą jest gromadzenie pieniędzy. Tracimy młodzieńczą fantazję i dociera do nas, że pieniądze mają kluczowe znaczenie. Chcemy dom, samochód, wygodne życie. Chcemy tyle pieniędzy, aby się o nie nie martwić. Jesteśmy dorośli i stawiamy sobie cele finansowe. Nasze możliwości zarobkowe są u szczytu. Awansujemy zawodowo, możemy pracować nadgodziny, zgarniać premie i podnosić kwalifikacje, ale mamy też najwięcej wydatków. Widzimy też, że warto oszczędzać i inwestować, by pieniądze same się pomnażały. Trzeci etap to finansowa niezależność. Wygodna emerytura, na którą zarobiłeś w poprzednim etapie. Być może jeszcze pracujesz dla własnej satysfakcji, ale nie chcesz już zasuwać w pocie czoła tak jak wcześniej. Styl życia w tym etapie zależy od wielkości zgromadzonych zasobów. Jednych zadowala chodzenie na ryby, a innych podróżowanie po całym świecie. Sezony bogactwa niekoniecznie będą związane z Twoim wiekiem. Jedni finansowo wydorośleją szybciej, a inni później. Tak samo jedni szybciej zgromadzą bogactwo i przejdą na emeryturę, a inni później. Podczas uprawy każdego ogrodu występują problemy. Wyrastają w nim chwasty, a po ich wyrwaniu rosną kolejne. Zbierasz ślimaki i chrząszcze, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Zbudujesz płot przeciw szkodnikom, ale krety i myszy wyryją pod nim tunele. Rośliny chorują, zjadają je nieproszeni goście. Mają za dużo słońca albo za mało, podobnie jak wody. W ogrodzie toczysz wojnę z przeciwnymi ci siłami i podobnie jest w życiu. Problemy można pokonać jednego dnia, a kolejnego wyrastają nowe. Nie ma się co łudzić, życie jest trudne i wymaga ogromnego wysiłku, tak jak uprawa ogrodu. Nie możesz spodziewać się, że praca będzie lekka i przyjemna, że przez następne dni nie wydarzy się nic frustrującego. Tylko zawiedziesz się na takim podejściu. Lepiej żyć z przekonaniem, że codzienne problemy i wyzwania są czymś normalnym i nieuniknionym. Zachowywać gotowość do ich rozwiązywania, gdyż występują w każdym ogrodzie. Gdy człowiek jest narażony na stres i kłopoty, wzrasta jego zdolność do mierzenia się z nimi. Albo więc porzucisz walkę i twój ogród życiowy cały porośnie chwastami, albo zaczniesz robić swoje z nastawieniem godnym mistrza ogrodniczego. Mistrz ogrodniczy spodziewa się wyzwań, dlatego nie jest nimi przytłoczony i może z nimi walczyć. Pewien rolnik podzielił posiadaną ziemię na trzy części i oznaczył literami Z, D oraz U. Część Z regularnie obsiewał i uprawiał, a pozostałe nie.
Sąsiedzi zapytali, dlaczego tak robi, dlaczego nie wykorzystuje całego areału i pracuje tylko na jednej części. Rolnik tłumaczy, że po przepracowaniu na pierwszej części działki codziennie o 16 robi sobie wolne. Literka Z oznacza, że jeśli pozostanie w granicach tej działki, zapewni sobie zwyczajne życie, bez nadwyrężania się. Dzięki tej jednej części zarabia na swoje utrzymanie. Wymaga to tylko 40 godzin pracy na tydzień, a później może odpoczywać. Co w takim razie oznacza literka D? D znaczy dodatkowy. Rolnik oświadczył, że trzyma się od tej części z daleka, bo wymusza ona nadzwyczajne obciążenie pracą. To ekstra robota za ekstra pieniądze, ale on ich nie chce. W razie czego działka czeka, aby ją obsiać. No a czym jest działka z literką U? To działka, gdzie rolnik ucieka od wszystkiego. Tam nikt mu nie mówi, co ma robić. Ma pełną swobodę. To najlepsze miejsce, żeby zapomnieć o zmartwieniach finansowych. Sąsiedzi tłumaczą rolnikowi, że przecież łatwiej byłoby mu popracować trochę więcej na części D, a wtedy nie musiałby spędzać czasu wolnego na części U, gdzie zamartwia się nad pieniędzmi i swoją przyszłością. Drogi widzu, każde życie wymaga zapłacenia pewnej ceny. Życie nadzwyczajne, przepełnione dużą ilością pieniędzy, wymaga poświęcenia czasu. Natomiast życie przeciętne wymaga poświęcenia naszych marzeń. Aby mieć nadzwyczajne życie i pieniądze na spełnienie marzeń, swój czas musisz poświęcić na dodatkową pracę, edukację albo rozwój biznesu po godzinach. Musisz spędzać czas na polu oznaczonym literką D. Jeśli nie poświęcisz czasu wolnego na tego typu wartościowe aktywności, przyjdzie ci zadowolić się przeciętnym życiem. Poświęcisz wtedy swoje marzenia i będziesz martwić się o finansową przyszłość. Większość z nas chodzi do pracy zapewniającej nam zwyczajne życie, czyli obsiewamy część Z. Pytanie, czy pozostały czas spędzamy na obsiewaniu części D, czy na ucieczkę do części U. Każdą uprawę i ogród może nawiedzić prawdziwa katastrofa, której nie można się przeciwstawić. Nie chodzi o chwasty czy szkodniki, z którymi walka nigdy się nie kończy, ale o tornado, wielką suszę, pożar, zarazę, które mogą zrównać z ziemią każdą uprawę, prowadząc jej właściciela do ruiny. Co zatem pozostaje ogrodnikowi? Wciąż posiada ziemię, która w kolejnych latach może wydawać plon. W życiu mamy podobnie. Zdarzają się burze i finansowe katastrofy. Mnóstwo biznesów bankrutuje, mnóstwo ludzi traci pracę i życiowy majątek. To jednak nic, bo prawdziwe kłopoty nadchodzą wtedy, gdy nieszczęścia stają się wymówkami. Tak długo jak ogrodnik jest zdrowy na ciele i umyśle, może na nowo uprawiać swoją ziemię, nawet po największej katastrofie. Tak długo jak ty jesteś zdrowy na ciele i umyśle, możesz na nowo podjąć pracę, założyć firmę, zarobić i zaoszczędzić pieniądze. Praktycznie zawsze możesz zacząć na nowo. Tragedia staje się prawdziwą tragedią dopiero wtedy, gdy zamienia się w wymówkę. Drogi widzu, nasze życie można porównać do uprawy ziemi. Od ciebie zależy, czy zasiejesz na niej swoje cele i pragnienia, czy zaniedbasz ją, pozwalając, by zarosła chwastami. Jeśli chciałbyś poznać więcej takich ogrodniczych opowieści o bogactwie, to zajrzyj do książki, do której link zamieszczam w opisie pod tym filmem.